razie go nie widzę, ci powiem. Tam. Jest? Chyba tam. O, jest tutaj. Tak, to zapraszam. Kliencie mówi. Trzeba założyć? No, chyba tak nie zasługuje. Założysz czy nie założysz? No, ja nie wiem, czy się zakłada. No, chyba, że tak. No i widziałem, że na guziczek. Bez mnie jak strzyżemy. Jak strzyżemy. Boki i tył poproszę krótko. Górę. Z górą zobaczymy. Założymy. Zawsze trójką robiłeś? Bo pamiętaj, Karol, że wybieram się na finał za kilka dni, więc żebym dobrze wyglądał. Postaram się, żeby wyglądał jak najlepiej, ale nie wiem, czy to mi się uda. Mam nadzieję, że gra będzie wyglądać tak dobrze, jak moja fryzura po obcięciu przez ciebie. Jak powiesz to na końcu, to wtedy ustalimy, dobra? Dobrze. Na razie nie mów, nie zapeszajmy. Jak nastroje przed finałem? Pozytywne. Znaczy, chęć dużego rewanżu jest, wiesz? To jest potem, prawda. Jak przegraliśmy, nie? Gdy mieliśmy, można powiedzieć, już na widelcu. Mogliśmy sobie wygrywać 3-0, 3 i kontaktową, drugie połowie 3 i już na 2-1 i nie oddali tego. Więc na pewno wszystko zrobimy, aby teraz im zabrać ten puchar. Jeszcze trochę wyżej, czy nie? Co już? Może minimalnie. Wiesz, jak może być z tym minimalnie? Może być różnie. Nie no, jest dobrze. Nie wiedziałem, że takie talenty posiadasz. Trochę się już znamy, a jednak tego tobie nie wiedziałem. Różne tajemnice. Czyli bramka w finale, strzelona przez ciebie, będzie zadedykowana mojej osobie, tak? W fryzurze. Okej, okay. Ja w fryzurze. Czyli podejdę jak najbliżej do trybuny i pocałujesz mnie w głowę. No. Obiecujesz? Nie mam problemu. Obiecujesz? Nie, obiecać nie obiecuję, bo jeszcze mi wyleci z głowy, wiesz, podczas euforii, ale... Ja ci przypomnę. Dobra, spoko. Tutaj tak wyżej, nie? Mogę? Mhm, jasne. Do tego miejsca tam, co? Nie, naprawdę... Imponujesz mi. Jestem pod wrażeniem. Ja sam jestem pod wrażeniem, wiesz? Czyli teraz mogę cały czas do ciebie się kierować, jeżeli będę chciał się obciąć? Z przyjemnością, wiesz? Dobrze. Mam nadzieję, że drogi nie jesteś. Tak myślę jeszcze, czy dogadamy. Na przykład... Czekaj, by ci sunę to. Teraz ci ten trochę tył. Nie wiem. Lepiej nożyczkami ścieniować, co? To będzie wyzwanie. Nie wiem, czy jeszcze troszkę ci dogolić. Może troszkę jeszcze. Nie, musimy przebić ten pokory Poznania, wiesz? Nie wyobrażam sobie innego scenariusza. A myślisz już powoli o zbliżającym się euro? No myślę, mam to z tyłu głowy. Chciałem na pewno pojechać, wszystko zrobić, aby tak było. I tam się znalazł. Tam znajdzie się w tej kadrze 23 zawodników. Najpierw 27, później 23. A jak tam się uda, na pewno będę walczył o 11. Ale w sumie, nie taki diabeł straszny. Wrosną ryczywy, nie? Spokojnie. Wiesz, miał mi za zły. Nie. Pod warunkiem, że wygramy i strzelisz w finale. Strzelę. No, o to się nie martw, na pewno. To bardziej bym wolał, żebyś powiedział, że wygramy. To wygramy. A jak będzie to i to, to w ogóle. Nie, tu tak nie ryzykuję chyba, wiesz? Okej. Okay. Tu. I powiedz, że dobrze ten boczek wygląda. Naprawdę. A to nożyczkami. To się utnie. To się wytnie. Tu ten boczek dobrze. Kurde, jak jest się sam tym tyłem. Chyba nieźle. Nie. Troszkę. Nie tak fajnie to sprawnie robią wszyscy. Nie. Ale to naprawdę kwestia czasu. Myślę, że kilka razy jeszcze do ciebie przyjdę i za jakiś czas już nie będziesz miał z tym problemu. No to nie wiem, nożyczki złapać, to nie jest największy problem. Jak łaki odpadły.
jeszcze? Bo nie wiem, czy to jest golony, czy to są pozostałe śliwieś włosów. Dobra, chyba starczy. Dziękuję, Karol. Naprawdę bardzo mi się podoba. Jestem zaskoczony. Teraz umyjemy ci włosy jeszcze. Proszę cię bardzo.